tylko zaczęło się, tak. Już za chwilę się ustawiamy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Na briefingu poświęconym działaniom pomocowym Wrocławia i Dolnego Śląska w związku z wojną w Ukrainie. To już 10. dzień rosyjskiej agresji. Od samego początku Wrocław jest z Ukrainą, Wrocław pomaga Ukrainie, a o tej szerokiej skali pomocowej nasi dzisiejsi goście. Witam Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, Jarosława Obrońskiego, wojewody dolnośląskiego, Julia Tokara, konsula generalnego Ukrainy we Wrocławiu, Artema Zazulia, prezesa Fundacji Ukraina i Doran Efeks, dyrektor wrocławskiego Ośrodka Społecznego. Panie prezydencie, proszę. Panie wojewodzie, proszę o zabranie głosu. Po pierwsze chcę zacząć, że nasze spotkanie niczym nadzwyczajnym, bo w miarę regularnie jesteśmy, spotykamy się, jesteśmy w kontakcie. Są miejsca, które prowadzimy razem i byłoby nam bardzo trudno nawet powiedzieć, co jest miejskie, co jest wojewódzkie, co jest związane z wolontariatem, także prowadzonym przez organizacje ukraińskie. Jest to, więc to trochę bliżej przyszłości. Oczywiście nie tylko z Wrocławiem, w moim przypadku z samorządami całego Dolnego Śląska. Tych miejsc, gdzie współpracujemy, jest stosunkowo dużo. Przepraszam bardzo, panie wojewodo, może pan bliżej troszeczkę do mikrofonów podejść? Dziękujemy bardzo. Dzisiaj także miałem spotkanie z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawialiśmy o jakichś takich długofalowych programach, żebyśmy umieli przewidywać długotrwałe skutki związane z przyjęciem uchodźców na teren Dolnego Śląska, żebyśmy nie popełnili pewnych błędów. Natomiast dzisiaj też rozmawialiśmy o rzeczy w miarę konkretnej, która jest dla nas, nie chcę twierdzić, że wielkim problemem, ale jest kłopotem. Mianowicie mamy ze strony przybywających na Dolny Śląsk uchodźców pewien postulat, przede wszystkim chcą mieszkać we Wrocławiu. I z mojej strony rozumiem, o ile to jest możliwe, z mojej perspektywy chcemy pomagać i tutaj współpraca z samorządem Wrocławia jest bardzo dobra, codzienna. I Wrocław oczywiście, tak jak wszystkie samorządy na Dolnym Śląsku, przygotowuje się do dodatkowej fali uchodźców z Ukrainy. Ale Wrocław z mojej perspektywy jest niezmiernie istotnym węzłem transportowym. Ja muszę w dużym stopniu powodować odblokowywanie Wrocławia. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, ta ilość uchodźców, która jest, musi być równomiernie na całym Dolnym Śląsku. To nie może być tak, że tylko i wyłącznie Wrocław. Więc bardzo proszę, żeby przekazywać ten komunikat. Z naszej też perspektywy takiej długofalowej, nie patrzmy tylko i wyłącznie na miejsca teraz, gdzie mogą przebywać uchodźcy, ale w tej pewnej dłuższej perspektywie to jest pytanie o wydolność systemu edukacyjnego. I często w części naszych miejscowości na Dolnym Śląsku mamy więcej rezerw pod tworzenie nowych klas czy zwiększenia oddziałów klasowych, a więc płonność dla dzieci niż we Wrocławiu. W wielu miejscach, także na Pogórzu Sudeckim, które są ustawione przede wszystkim pod turystykę, jest też wcale nie mniejsza niż we Wrocławiu płonność na tworzenie nowych miejsc pracy. W związku z tym mój apel także za pośrednictwem organizacji ukraińskich na ręce pana konsula to, żeby komunikować nie tylko Wrocław, ponieważ nie może być tak, że tylko Kraków, Warszawa i Wrocław, po prostu te miasta w pewnym momencie będą miały za duże problemy organizacyjne. Więc prosiłbym o przekazywanie tego komunikatu. A inna rzecz, że będziemy pomagać, wiemy, że ta pomoc jest niezbędna. I mam świadomość, jak wielu mieszkających w Polsce przed 24 lutego Ukraińców, jak wielu Polaków zaoferowało godzinę i pomoc uchodźcom. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, panie wojewodzie, panie prezydencie.
Tak, tylko dobra i ścisła współpraca w bardzo różnych stopni państwa, zarówno rządowych, jak i samorządowych, we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego może zdecydować o tym, że ten proces pomocowy będzie efektywny. Rzeczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z panem wojewodą i tą współpracę, jeżeli mogę sobie tutaj z tego miejsca ocenić, chciałbym ocenić jako bardzo, bardzo dobrą. Wrocław i region dolnośląski ma też pewne doświadczenia, mamy pewne sytuacje przepracowane i właśnie z tych doświadczeń, z tych przepracowanych sytuacji dzisiaj także korzystamy. Ja chciałbym się dołączyć do tego apelu i do tej informacji pana wojewody. Rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że stolica Dolnego Śląska, że tutaj mieszka trzecia największa wspólnota Ukraińców w Polsce, że z całą pewnością Wrocław może być wskazywany, może być wybierany jako ta destynacja przez przyjeżdżających uchodźców z Ukrainy. Ale my jednocześnie musimy tutaj tak się zachować, aby nie spowodować, że ten proces pomagania będzie nieefektywny. Właśnie stąd chcielibyśmy, aby przyjeżdżający tutaj Ukraińcy w części trafiali także do innych samorządów, które są również, tak jak Wrocław, dobrze przygotowane do udzielenia pomocy. Tylko wówczas, kiedy będziemy właśnie myśleli o takiej dyslokacji, będziemy mogli myśleć, że ten proces pomocowy jest procesem efektywnym, ale też chodzi o możliwość szybkiego udzielenia wsparcia. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować wszystkim wrocławiankom, wrocławianom za to, co robią, ale jednocześnie chciałbym zaapelować, ponieważ ten proces pomocowy to w istocie będzie, czy już się przeradza w maraton pomagania. I chciałbym, abyśmy udzielając jakiegokolwiek wsparcia, często o tym decydując zresztą bardzo spontanicznie, żebyśmy potrafili w tym wytrwać, ponieważ prawdziwe wyzwania dopiero przed nami. O tym także rozmawialiśmy z panem wojewodą i do tych sytuacji się także przygotowujemy i we Wrocławiu, i w innych miastach. To jest przecież kwestia i ochrony zdrowia, i kwestie edukacji. Państwo wiecie, jaki jest ten statystyczny, powiedzmy, profil społeczno-demograficzny osób przyjeżdżających z Ukrainy w tej chwili do Polski. To są ludzie relatywnie młodsi, to są na ogół kobiety z dziećmi. Te dzieci często są w wieku przedszkolnym bądź też szkolnym. W związku z tym my musimy w tej chwili także pracować nad tym, aby ta nasza infrastruktura społeczna, tak mówiąc bardzo szeroko, była w stanie, mówiąc mało elegancko, obsłużyć wszystkich tych, których obsłużyć musi, ale jest ta infrastruktura także dostępna w innych samorządach. Tam będziemy także proponować miejsca. Duża, gorąca prośba do państwa, abyśmy wszyscy tak samo o tym myśleli, tak samo o tym mówili, bo tak jak powiedziałem, prawdziwe wyzwania dopiero przed nami. Dlatego konsekwencja w pomaganiu, ale i mądre pomaganie. Mądre pomaganie to znaczy nie akcyjne pomaganie, nie punktowe pomaganie, ale takie pomaganie, które być może będzie, a nawet z całą pewnością będzie nam towarzyszyło i będzie potrzebne przez jeszcze wiele, wiele miesięcy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Państwo, jako konsul generalny Ukrainy jesteśmy bardzo wdzięczni, że Dolny Śląski, miasto Wrocław, tak szczerze i fajnie przyjmuje naszych obywateli. Oczywiście, że nie warto, żeby nie było to przesadą. A jest prezydent miasta. Tak i dla mieszkańców Dolnego Śląska. Naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne z tym działanie i mam nadzieję, że dyskusja będzie skuteczna i wiemy, jak to miasto tak i dla. Dobrze. Przyjaciele z Dobrze, przyjaciele. Bardzo dziękuję. Adnan Zazulia, prezes Fundacji Ukraina. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, kto się już się zaangażował w tą pomoc, kto chce się zaangażować i ta pomoc jest bardzo cenna. Obecnie kraj, z którego pochodzę, jest objęty wojną. Ukraina walczy, Ukraina zwycięży w tej wojnie. Dlatego jestem przekonany. Natomiast ta pomoc, którą obecnie Polska świadczy Ukrainie,
i na terytorium Ukrainy. Tam wyjeżdżają od Polski ogromne, ogromne ilości pomocy humanitarnej, ale też pomoc tutaj na miejscu obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli miejsce, gdzie ich przyjmą, gdzie ich zrozumieją, gdzie podejdą z najlepszą intencją do tego, żeby im pomóc. Tym też Wrocław jest takim miejscem, Dolny Śląsk jest takim miejscem. To jest bardzo, bardzo ważne dla nas. Jako fundacja, jako organizacja, która obecnie próbuje koordynować pewne działania innych organizacji, które z nami są w partnerstwie, chcę bardzo podziękować panu wojewodzie za otwartość i gotowość pomocy, panu prezydentowi za współpracę i otwartość na to, że możemy współpracować z ośrodkami miejskimi, z organizacjami miejskimi i też określać konkretnie i reagować na potrzeby uchodźców. Chcę podziękować wszystkim Polakom, Ukraińcom, Białorusinom i innym narodowościom, którzy są wolontariuszami nie tylko w naszej organizacji, nie tylko przy naszych działaniach, naszego centrum koordynacji, ale też w innych organizacjach. Chcę podziękować wszystkim organizacjom pozarządowym, które na własną rękę świadczą pomoc i pomagają czym tutaj pomogą. Myślę, że razem będziemy musieli jeszcze się zderzyć z wieloma problemami, ale musimy być razem, bo tego od nas też wymaga ten czas i cel przetrwania i zwycięstwo w tej trudnej wojnie hybrydowej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Zapraszam w takim razie do rozmów indywidualnych.